zapraszam Was do Ikei. Wspominałam Wam, że się wybieram, właśnie jestem tutaj z moją sąsiadką i no tak, sąsiadka ma listę dłuższą niż ja, bo ja tylko przyjechałam po biurko. Nie wiem, czy będzie, mam nadzieję, biurko dla Sebastiana. Słuchajcie, ale na początku, zanim zaczniemy, jeżeli lubicie takie filmy, jeżeli nas wspieracie, to postawcie kciuka w górę. Jeżeli nas jeszcze nie subskrybujecie, to koniecznie zasubskrybujcie, a ja Was zapraszam na dzisiejszy film. Dzisiaj jest mało ludzi. This is fine. I like this one. Oh, yeah, yeah. I've been looking for a basket. Tu jest fajne biurko. Fajnie razem z tym fotelem. Aha. A ten fotel, kanapa? Super. W tym kolorze jeszcze bardzo wygodne. Uwielbiam tą białą. Super. No ale tu. It's so dirty here. Yeah. Jest tak brudna tutaj. No, that's the only thing. Jedyny. Like looked, and then look down here. Yeah. Like with shoes and stuff. Yeah. But it, no, they do like są it. Odbite. At least you can wash it. So. Yeah. You can przynajmniej wash. Można je wyprać. Yeah. Oh, okay. Everything. Yeah. Yeah. Przynajmniej wszystko można wybrać, to jest ten plus. Myślę, Zuzi, muszę kupić lampę do pokoju, a Zuzia chciała coś takiego. Aha. It's even cheaper, za 30. Oh, no. Tu jest taki fajny, bardzo amerykański pokoik. Słuchajcie, jest dużo nowych rzeczy, przynajmniej ja nie widziałam wielu, nie pamiętam. Te stoliczki na przykład. Dużo stoliczków, bo tego też nie widziałam. Jest fajny. Właśnie macie składane te boki. Fajny pomysł. Tylko jest dosyć niski, więc to na pewno jest jakiś taki stolik kawowy. Albo tych na przykład też nie widziałam. No może dlatego, że też dawno nie byłam. Okej, okay, idziemy dalej. O, a to? O! Nie, tylko ta jedna część jest wyciągana? Fajne. Szczególnie do pokoju dziecięcego, gdzie można wszystko jeszcze pochować do środka. Ale do pokoju dziecięcego też by mi się ten podobał. To mi się zawsze podobał, ten stolik. Fajnie. Idziemy dalej. No, jesteśmy przy biurkach. O, to by pasowało, żółte. Chociaż zmieniamy pokój, to teraz bardziej niebieski by pasował tamten. I $39 kosztuje, więc fajnie. Teraz zobaczymy jeszcze biurka. Ja bym chciała dla niego te najprostsze, takie nie za szerokie, białe. Czyli może coś takiego. Ale to jest dosyć szerokie. Ale było to takie bardzo kompaktowe biureczko małe. Nie ma. To mi się bardzo podoba, ale to jest bardzo duże biurko. Nie widzę tego biurka tutaj. Jeszcze to jest ładne. Tym bardziej, że Sebastian ma pomieszane meble właśnie brązowe z białymi. Co to jest tutaj? Aha, to na telefon niby pewnie. Dobra, to będzie pierwsza opcja. O, tu jest, znalazłam. Tu jest ta druga opcja, o której ja myślałam już długo. Tylko nie wiem, z tą nakładką, czy bez tego. Chociaż tu jest taka fajna tablica, na której mógłby sobie... Nie wiem, czy to jest magnes. To jest tablica, po której można na pewno pisać tymi mazakami ścieralnymi. To te biurko to jest druga opcja. Zobaczymy, czy jest dostępne, bo już dwa razy tutaj byłam, tutaj było niedostępne. Okej. Okay. A sprawdzałam na stronie, no to w piątek było dostępne, a w niedzielę już było niedostępne. Zobaczymy, dzisiaj jest wtorek, to zobaczymy jak dzisiaj. Ale to biurko mi się bardzo podoba. Bardzo proste. Nie jest za duże, jest miejsce i na komputer,
i na inne rzeczy. Powiem wam, że uwielbiam kuchnię z Ikei. Nie wiem co do ich jakości, ale wiecie co, wszyscy ci co, jejku, podświetlane, co mieli kuchnię z Ikei, byli zadowoleni, więc myślę, że są ok. Fajnie, uwielbiam szuflady. Niestety nie mam swojej kuchni szuflad. To jest jedyna rzecz, którą bym zmieniła na pewno w naszym domu, to szuflady. Więcej szuflad, zresztą w Polsce w domu miałam tylko szuflady. Bardzo ładna ta kuchnia. I kolor jest ładny. I te szafki podświetlane na szkło. Śliczne. Tutaj ile obliczyli? 14 tysięcy? W tej kombinacji wychodzi ta kuchnia. Tu kolejna śliczna kuchnia. Ładnie tak zaprezentowali tutaj. Tutaj bardziej do mieszkania. Taka fajna kuchnia, śliczna. Bardzo lubię te blaty drewniane. Podoba mi się. O, w Polsce właśnie miałam taki czarny zlew, ale z kamienia. Co to jest? To jest jakaś... Z czego to jest? Nie, to nie jest to. Kwarc! Wydaje się taki leciutki. I szafki. To też jest coś nowego, tego nie widziałam, tego stolika. O, fajne, tylko za małe dla nas. Ale fajny, bo jest okrągły. But this is rounded. I'm looking for a rounded thing. Like oval one. Oval. Oh, there is one. O, tu jest taki, który mi się podoba. Oh, yeah, yeah. Some different sizes. No, ale to niestety to jest tyle, co można go powiększyć. To jest za małe. To jest taki fajny. Tu mamy duży stół, ogromny. Bardzo fajne, takie solidne się wydaje. Ile kosztuje? 630. Tylko, że jest w prostokącie. Ja bym chciała właśnie tej wielkości, tylko owalny. I to najlepiej taki, który można rozłożyć i złożyć. Tu podobne. Fajnie, podoba mi się takie grube drzewo. Teraz jeszcze Hani szukam łóżka, bo Hania chce się pozbyć tego łóżka piętrowego. I prosiła mnie, żebym popatrzyła też dla niej za łóżeczkiem. Taka fajna łazieneczka tutaj. Ładne kafeleczki. Łazieneczka, kafeleczki, tak wiem, zdrobnie. Wanieneczka. Nie no. Przeginam, wiem. Idziemy dalej. To łóżko jest też fajne. Podoba mi się to. No tutaj z tyłu te szafki. No i przede wszystkim, że mam pod spodem te szafki. Super to jest. Wykorzystanie miejsca. Bardzo fajnie. Z dwóch stron. Ile kosztuje? 350. Tu jest też takie pojedyncze łóżeczko. Też fajnie, bo właśnie z tymi szufladami. A, takie są. O, dosyć pojemne. Ile to łóżko kosztuje? Tutaj jest przecież. Cena 250 z tymi szufladami. Fajnie. Taki pokoik. Bardzo fajnie. Pokoik z kuchnią dla młodzieży. Niech sobie gotują. Tu jest też mniejsze łóżko. O, to by było za dużo dochanie do pokoju. Fajne, bardzo mi się podoba w ogóle ten pokój tutaj. I lampę. Lampa do zużycia do pokoju. Zobaczę, może mają jeszcze inne wyklinowe. Tutaj taka ciemniejsza sypialnia. Nie widać tego tyłu. Czekajcie, tak wam pokażę. O, fajne. Fajne, tylko trzeba odkurzać często, bo się szybko łapie kurz. Tutaj mamy jeszcze biureczko. O, to jest fajne. Tego nie widziałam. 150 z taką szufladą. Okej.
O, fajne. 150. Szkło jest w komplecie. Czyli 150 za to biureczko. Tego też nie widziałam wcześniej. To do garderoby bardziej, nie? Fajna. Bardzo fajna ta komoda z Hemnes. Tu mamy na pewno nowe łóżko i widzę, że to jest takie rozkładane, że można ściągnąć górę i są dwa łóżka. Tupak za 150. 150 oczywiście to są tylko, to jest cena tylko samego drzewa, o. Ale nadal to jest ok, to są tak jakby dwa łóżka w jednym. Tu mamy takie łóżko z szufladami, to jest to samo szare co było. Tu jest Zuzi łóżko, które też się podoba Hani, więc zobaczymy. Mi się podoba to, mi się bardzo podobają te łóżka, bo one mają tutaj tą ramę i przez to można zrobić taką jakby sofę u dziecka, fajne poduszki. Zuzia tak właśnie lubi przesiadywać wtedy na tym łóżku. Tu jest w innym kolorze. Tu już mamy łóżko piętrowe. Tu jeszcze jest takie inne. To mi się nie podoba. I jeszcze o tym metalowym coś Hania mówiła. Ale te oparcie? Chyba ten właśnie Hemnes, nie wiem czy to się tak wymawia, mniejsza z tym, nie obchodzi mnie to, 299. Tu są jeszcze takie pojedyncze. O właśnie, ile to łóżko kosztuje? 473 w takiej kombinacji jak jest teraz, czy tak? Mniej więcej ma Hania coś takiego, tylko że ma te biurko inaczej ustawione. I chyba zmienili to łóżko, bo widzę, że troszeczkę inaczej jest wykończone. Nie ma takich uchwytów już. A jak to wygląda? Nie, no wszystko jest tak podobnie. Troszeczkę go zmienili, ale dalej to samo. O, tam takie malutkie podwójne łóżko. Czekajcie, pokażę wam. 119, ale tanio. Okej. Okay. O, i jeszcze o tym Hania myślała, łóżeczko. To jest z tej serii, co ma Sebastian u siebie. Też Hemnes. Tylko tutaj są szuflady, tak? Czy nie? Tak. O, takie luźne te szuflady. Okej. Okay. I jeszcze jest takie łóżko z wysuwanym drugim materacem. Tu jest fajne łóżko pojedyncze. Cztery szuflady. I fajnie, bo takie wysokie jest. Fajnie. Bardzo mi się podoba też to łóżko. Muszę sobie wszystko nagrać, żeby wiedzieć potem, jakie Hania będzie chciała. Film zobaczy w mamę, będzie wiedziała, zdecyduje. 250 za ramę. Ale było droższe, zobaczcie. Cena jest obniżona. Bardzo mi się podobają właśnie wykorzystanie tego miejsca pod łóżkiem. Jeszcze pościele przejrzymy, bo widzę, że są też nowe. Piłki. Piłki to dla Zuzi. Też są dla Hani też. Ale dla Hani mi się ta podoba. A. Tam była właśnie na łóżku. Fajna. Ta albo ta. Spojlone są tutaj. Ta jest 19, 20 i 30. Fajna. Parę gadżetów. Nowe wieszaki, których nie widziałam wcześniej. Takie lusterko do przyklejenia. Co tu jeszcze mamy? Picture. A pen or picture holder. Jakoś puste półki. Dobrze, że jest przynajmniej tyle. No i dobrze, że tutaj otwarte. Co to jest tutaj? A, taki organizer. Może wam pokażę. Też te dział dla najmłodszych, łóżeczka, pościele. O, tutaj jest fajne
pościel. Tylko, że nie ma większej. Sebastian by potrzebował większą. To już było. O, to też jest nowe. Tego też nie widziałam. Ale jakie ładne. Fajne. Tu fajnie, też tego nie widziałam. Taką krainę z dinozaurami można zrobić. Fajne. Jest z ciekawości to łóżko. Ile? 179. I zasłony. Ulubiony dział dzieci z pluszakami. Dinozaury są nowe. Pieski oczywiście ukochane. I miś polarny taki fajny, ten leżący. Mi się te misie polarne podobały. Fajne jest to, że ja zawsze je piorę i nic się z nimi nie dzieje. Czasami wiecie co, jak się ubije za bardzo, to zawsze można delikatnie rozpluć i z powrotem wypełnić je i zaszyć. Ale póki co jeszcze nie musiałam tego robić. Robiłam to z innymi misiami. Te są nowe. Mamy przerwę teraz. Mogłam przynajmniej sobie zjeść bez masek. Restauracja jest, zobaczcie. Generalnie teraz jest pusta, bo my też przyjechałyśmy w takim czasie, że nie ma ludzi. Jest wtorek rano. Dzieci w szkole. No, ale słuchajcie, ostatnie dwa razy, jak tutaj byłam, to w ogóle restauracja była zamknięta. Natomiast teraz pan nas posadził, miał całe jakby rozrysowane wszystkie stoliki i zaznaczał sobie, które są zajęte. Przyniósł nam tutaj sztućce i mogliśmy tylko sobie i zamówić i przyszliśmy sobie tutaj jeść. Już jesteśmy na dole. Jak gdy pooglądamy sobie, ja sobie wziąłam serwetki i słoik. Teraz pościele. To jest jakaś nowa, flanelowa. Bardzo ładna. Akurat jeżeli chodzi o te pościele, to większość z nich są fajne. A ta są taka tania. Czasami te tanie są po prostu za cienkie. Nie podobają mi się takie te całkiem cieniutkie. Jak ta na przykład. Fajnie to z daleka wygląda. Ale to jest za cieniutkie. Ładny kolor, ten zielony. Nie widać tego. Nie widać koloru w tym świetle. O, to są ładne. Są nice. Taka leniana chyba. How will I call?
I teraz się okaże w ogóle, czy cokolwiek dostaniemy. Bo zarówno Shannon, jak i ja szukamy rzeczy dla naszych dzieci, które są bardzo często wykupywane. Czekajcie, 12. Muszę znaleźć 12. I 17. Ach. Zobaczymy. Czekajcie. Czekajcie, bo jestem, trochę się zgubiłam. Okej, ślepa jestem. Bin są u góry, czyli za daleko poszłam. Tu u góry. Och. Nie zrobiłam sobie zdjęcia biurka? Jest. 16, czyli czekajcie, to jest biurko. Nie, no dobrze patrzę. Dobra, będę musiała iść jednak zapytać. Bo tu jest jedno i to samo. Powinno być, jest 16 i 17, a jest ta sama rzecz. Okej. Okay. Okej, okay, zdaje się, że sama sobie znalazłam. Tutaj są te biurka, tylko muszę wiedzieć, które to są. Tu są te nakładki. A tu jest to biurko, którego nie ma. No nie. Znowu przyjadę bez biurka. Tu jest jeszcze inny. Czekajcie, to jest to. Ale bałagan, to jest to. I mamy to. Jest. Dobra, słuchajcie, udało się, znalazłam to biurko w końcu. Ale w niedzielę go nie było, musieli go znowu dołożyć. Ale idę teraz po ten duży wózek. Myślę, że obie będziemy potrzebować. Shannon teraz się pyta na informacji, czy jest komoda, którą ona chce. I jakiś ma mieć ticket dostać, nie wiem, czy na pomoc od pracownika, nie mam pojęcia. Tutaj są te duże wózki, także biorę jeden. O. I jedziemy, muszę. Okej, okay. Ale się cieszę, że jest to biurko. Dwa razy tutaj wcześniej byłam i nie było tego biurka. Super. Udało się wszystko, niesamowite. W końcu mam i biurko, i krzesełko dla Sebastiana, i nawet lustro, które Zuzia sobie zarzeszyła do jej garderoby. Ojej, ale się cieszę. Zakupy się udały. W końcu. Po tylu miesiącach. Patrz, jaki fajny na wyjściu ten stoliczek. Jaki ładny dla dzieci. O, przyklejone. Pamiętacie takie filmy, jak były talerze przykręcone? Się je dokręcało, tylko wkładało się jedzenie. A tu są te przecenione rzeczy. Cały ten dział. Takich końcówek. Zobaczymy, czy mają coś fajnego. Z ciekawości zajrzymy. 283 rama łóżka. Zobaczmy, co tutaj mają. Tu są stoliczki. O, to jest fajne. 99. Tutaj jest 150. Pojedyncze krzesła. Tu jest 47. Może Zuzi wezmę. Nie, ona wstaje bez budzika. Swój telefon ma. Hmm.
9,90. Lampa z filcu. Tu są na przykład materiały i obrusy. Tu jest fajnie, mi się podoba u góry to w jadalni, ten obrus. Ale ja bym to wzięła bardziej jako materiał. Sprzedzeniony z 15 na 10, 50. Materiał mi się podoba. Okej, okay, już mi jest ciepło. Nadźwigałam się przed chwilą. Idziemy. Fajnie, bo nie ma kolejek, nie ma ludzi. Kochani, właśnie montuję ten film, który oglądacie. I oczywiście okazało się, że nie ma końca. Ale dograłam też haul, tego samego dnia nawet. Tylko ten haul, on ma prawie 10 minut, więc już nie dokładałam go do tego, bo byłby bardzo długi film. Więc pozwólcie, że zrobię taki wyjątek i zakończymy dzisiaj ten film, a jako kolejny poleci haul i ten haul poleci w sobotę. Więc będą takie dwie części. No, także pozwólcie, że zakończę teraz. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Oczywiście, tak jak wspominałam Wam na początku, każda łapeczka to wsparcie dla Waszego ulubionego YouTubera. W poniedziałek oczywiście zapraszam Was na nowego vloga, vloga weekendowego. Vloga, w którym powiem, jakie będą zmiany na kanale. Także serdecznie zapraszam już na poniedziałek. A tymczasem życzę Wam wspaniałego weekendu i do zobaczenia jutro. Pa!